Beskid Sport Arena. Beskid Sport Arena. Ha. Dawno mnie tu nie było. Ale jest ku temu ważna okazja. Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie za Szczyrką. Witam Was spod dolnej stacji sześcioosobowej kolei w BSA, w Beskid Sport Arenie. I jak już wiecie, bo pewnie przeczytaliście tytuł i to Was ściągnęło, zachęciło do oglądania tego odcinka, Szczyrkowski Ośrodek Narciarski przejmuje Beskid Sport Arenę. Co się z tym wiąże? Jakie będą tego skutki dla nas, narciarzy i snowboardzistów? Opowiem pokrótce w tym filmie, ale na początek czołóweczka. Na podstawie podpisanej umowy między Szczyrkowskim Ośrodkiem Narciarskim a Beskid Sport Areną od nowego sezonu tym ośrodkiem, czyli BSA, będzie zarządzał Szczyrkowski. Co to znaczy zarządzał? I co to znaczy, że przejmuje? Już Wam wyjaśniam. Chodzi o to, że Szczyrkowski przez najbliższy okres przejmie zarządzanie ośrodkiem. Będzie to czas poświęcony na to, aby sprawdzić, jakie są możliwości rozwojowe ośrodka, jak funkcjonuje ośrodek, dostosować go też do tego, jak funkcjonuje Szczyrkowski Ośrodek Narciarski. A co potem? Potem zarząd Szczyrkowskiego Ośrodka plus TMR czy PMR podejmie decyzję o tym, czy kupić ośrodek narciarski Beskid Sport Arena. Być może za rok, za dwa, za trzy, nie wiem dokładnie kiedy, trudno mi to powiedzieć, będę mógł nagrać dla Was film o tym, że właścicielem Beskid Sport Areny jest już Szczyrkowski Ośrodek Narciarski SA, spółka. No okej, wszystko fajnie, ale co zmieni się w tym momencie dla nas, dla narciarzy? Jak wiecie, w Szczyrkowskim na przykład nie ma skipasów 4-godzinnych. Czy takie pozostaną w BSA? Czy będą funkcjonowały inne usługi, które znamy ze Szczyrkowskiego albo znamy z BSA? Już Wam to wszystko opowiem, ale na początek kilka słów o Beskid Sport Arenie. Zanim podam Wam szczegóły tych zmian, chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o samym ośrodku, bo być może część z Was jeszcze tutaj nie była. Być może jeździliście na Skrzyżne, być może jeździliście do Szczyrkowskiego, a nigdy nie mieliście okazji przyjechać tutaj, do Biłej. Bo tak nazywa się ta część Szczyrku, w której znajduje się BSA. Beskid Sport Arena oferuje narciarzom i snowboardzistom początkującym i zaawansowanym ponad 3 km tras narciarskich. Dokładnie mamy 4 stoki. Najdłuższa niebieska trasa ma 1200 metrów. Trasa czerwona dla bardziej wymagających, znajdująca się po tej stronie, ma długość około 1000 metrów. Trasa czarna, która jest dokładnie wytyczona pod krzesłem, ma długość 800 metrów. Na górze ośrodka przy górnej stacji sześcioosobowej kanapy znajduje się jeszcze taka ośla łączka. Miejsce dla tych wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki na nartach. Całość obsługiwana jest przez sześcioosobową kanapę słowackiej firmy Tatra Lift. Do tego mamy u góry pomę, czyli taki długi talerzyk przy trasie czerwonej, przy tak zwanej trasie sportowej, oraz mały talerzyk na trasie dla początkujących. Dodam, że wszystkie trasy są naśnieżane oraz oświetlone. Co widać za mną? Nie widać. Tam są lampy. W budynku dolnej stacji mamy też restaurację, szkołę narciarską, wypożyczalnię nart oraz jest też garaż dla ratraków. Oczywiście są też kasy, biura, no i najważniejsza rzecz, czyli toalety. A teraz najważniejsze rzeczy, te, które chyba nas, narciarzy i snowboardzistów, najbardziej interesują. A mianowicie, jak przejęcie, jak zarządzanie przez Szczyrkowski Ośrodek Narciarski BSA wpłynie na nas, jeżeli chodzi o ceny, o skipasy, czy na przykład znikną 4-godzinne skipasy? Już Wam odpowiadam i od razu wyjaśniam sprawę. 4-godzinne skipasy zostają. Będzie można je nabyć w kasie, ale będzie można też je nabyć online. Zostaną włączone do systemu GoPass. Będziecie mogli je nabyć przez stronę gopass.travel. I jeżeli kupicie je online, będą wtedy troszkę tańsze. I od razu mówię, że na skipasy 4-godzinne nie planuje się wprowadzenia dynamicznych cen. Czyli cena ich będzie określona i stała.
Ale pamiętajcie, online taniej, w kasie drożej. Jeżeli kupicie Wasz 4-godzinny karnet przez aplikację lub przez stronę internetową, w sumie online, wtedy będziecie mogli ten karnet odebrać w automacie. Nie będzie potrzeby odbioru tego karnetu w kasie. Kolejna sprawa to dojazd do BSA. Oczywiście możecie tu przyjechać samochodem, są tu parkingi przy samej stacji, poniżej stacji są też parkingi troszeczkę wyżej, bodajże 4. Natomiast będzie uruchomiona komunikacja autobusowa, będzie jeździł Skibus. I tu ważna rzecz, to jest taka duża zaleta tego połączenia, tego, że Szczyrkowski będzie zarządzał BSA. Otóż jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie silnie wiało, a wiecie, co się z tym wiąże, wtedy zdarza się, że w Szczyrkowskim na przykład nie chodzi żółta kanapa, że na solisku tworzą się korki przy kolejkach, no ten ruch nie jest zbyt płynny, albo w ogóle nie można jeździć. Wtedy będzie uruchomiona dodatkowa komunikacja, dodatkowy skibus, który 2 razy na godzinę będzie jeździł między BSA a soliskiem. Jeżeli przyjedziecie na przykład na solisko, zacznie wiać, wyłączą Wam kolej, wsiadacie w skibusa i przyjeżdżacie tutaj na BSA. A potem spokojnie możecie wrócić z tym samym skibusem z powrotem, na przykład po Wasz samochód. No dobrze, Jacek, ale co z cennikami? Wszystko Wam wkrótce powiem. Nie w tym filmie, ale być może już w następnym. Wkrótce wszystko będzie jasne. Wtedy dokładnie Wam opowiem, jakie ceny będą obowiązywały w sezonie 23-24 w Szczyrku, w Szczyrkowskim, w BSA, na Skrzycznym. To tyle na dzień dzisiejszy z tego krótkiego vloga spontanicznego z BSA. Ja już się zbieram do domu montować ten film dla Was. Łapka w górę. Jeżeli ktoś by miał ochotę wesprzeć moją działalność, to jest tutaj pod tym filmem przycisk taki podziękuj. Można też postawić mi kawę, ewentualnie dołączyć do grona moich patronów. Serdecznie zapraszam i z góry bardzo dziękuję. A my widzimy się w następnym vlogu. A ja teraz Wam tylko zdradzę, że uciekam do domu, montuję ten film dla Was, a jutro jestem na konferencji, która odbędzie się w Kuflonce, która będzie mówiła właśnie o tym, co teraz oglądacie. I być może też dowiem się troszeczkę o cenach, więc nagram dla Was kolejny film. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, żegnam się ze Szczyrku, łapka w górę, subik, trzymajcie się, cześć!